Aniu, gdy widziałyśmy się 3 miesiące temu na jednym z eventów, to sporo się już mówiło o Twojej historii, ale nie była ona jeszcze aż tak znana. Wiele gwiazd, wiele osób publicznych poparło Cię, udostępniło to, co chcesz przekazać ludziom. Czy spodziewałaś się, że to wszystko przybierze aż tak ogromnych i wspaniałych rozmiarów? Wiesz co, ja zrobiłam to świadomie oczywiście, ale nie sądziłam, że... Myślałam, że to będzie burza. Okazało się, że jedno wielkie, gigantyczne tsunami. Ja oczywiście to zapoczątkowałam, ale to dzięki Wam, mediom, kolegom, koleżankom, ale też zwykłym followersom udało się to tak nagłośnić. No naprawdę, jeśli chodzi o nasz świat mody czy mediów, to wszyscy stanęli na wysokości zadania. Ludzie z ogromnymi zasięgami, co spowodowało, że te zasięgi były jeszcze większe. No, Monika Olejnik, Robert Biedroń, Kasia Sokołowska, Michał Piruk, Dawid Woliński, Marina, Ramona Rej, Magda Boczarska. No nie chciałabym kogoś pominąć, ale naprawdę Łukasz Jemioł, Mateusz Chłatki, Agnieszka Jastrzębska, no naprawdę całe mnóstwo bardzo znanych ludzi, także jestem wszystkim ogromnie wdzięczna, ale też wszystkim tym dziewczynom, które mnie śledzą i oczywiście tam są też mężczyźni w tej grupie, zwykli followersi, którzy przyczynili się też do tego, że no ja na samym Facebooku miałam 45 tysięcy udostępnień, więc to jest naprawdę małe miasto. Czyli można jednak powiedzieć, że ta popularność tych ludzi w sieci przynosi także korzyści, bo ty także wywalczyłaś bardzo dużo. Oczywiście to wszystko było w dobrej sprawie, bo wspierali mnie koledzy z konkurencyjnych stacji, z konkurencyjnych tytułów prasowych. Oczywiście wszyscy się znamy, wiadomo, ale jeśli chodzi o coś tak ważnego jak zdrowie ludzkie i nagłośnienie tak ważnej sprawy jak refundacja bardzo potrzebnych leków, które są refundowane w nowoczesnych krajach Europy, a w Polsce nie, no to naprawdę każdy zrozumiał, że to jest niezwykle ważne. Jest ta solidarność. Ja jestem bardzo zaskoczona na plus, jest i cieszę się z tego ogromnie i wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. No dobrze, Aniu, to w takim razie czego my Ci możemy teraz życzyć i jakie będą Twoje kolejne działania, skoro już tak dużo zrobiłaś? Wiesz co, ja jestem typem tak zwanej działaczki i uważam, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Ostatnio miałam sesję zdjęciową do jednego magazynu, zapytano mnie, jak mnie przedstawić. Ja oczywiście powiedziałam, że no ekspert mody, dyrektor kreatywna KTW Fashion Week oraz mogę powiedzieć chyba już, że aktywistka. Bo wiesz, nawet jeśli się okaże, że lek, o który walczyłam, będzie refundowany i ja będę miała go bezkosztowo, ja i inne kobiety, to oczywiście cały czas będę ten temat gdzieś tam poruszać i ciągnąć, bo jest bardzo wiele leków jeszcze nierefundowanych. Naprawdę dziewczyny, które mają dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, muszą brać leki, które kosztują 24 tysiące jedna dawka. Więc to są niewyobrażalne pieniądze, a one cały czas udaje im się zbierać, czy poprzez różne fundacje, czy rodzina, czy po prostu biorą z tak zwanej kupki z odłożonych pieniędzy, a tak być nie powinno.